Mam na imię Bartek, mam 9 lat i chciałbym Wam przedstawić mój program, który napisałem w Pythonie. I zrobiłem w nim kółko i krzyżyk. Najpierw importujemy moduł tkinter, który jest używany w wielu programach okienkowych. Potem importujemy moduł MessageBox, by móc otworzyć okno, takie okno z tekstem. Następnie wywołujemy funkcję tk i zapisujemy ją w zmienne window. Potem robimy zmienne z napisem kółko i krzyżyk i znak 1 równa się kółko, znak 2 krzyżyk, a zmienna wybór jest odpowiedzialna za zmianę, żeby na przemian. Na początku musimy zdefiniować wszystkie przyciski do żeby pokazać te kółko i krzyżyk i trzeba zrobić funkcję button, a to nie są parametry takie jak tekst i parametr tekst odpowiada za napisanie, jaki jest tekst na przycisku. Potem parametr comment odpowiada za jaka funkcja się wywoła, kiedy przycisk się naciśnie, i w tym wypadku jest to but 1. I dwa parametry, które dotyczą szerokości i długości przycisku, a potem używamy tej zmiennej but 1, i wywołujemy funkcję grid, żeby ustawić ten przycisk, żeby ustawić te wszystkie przyciski w odpowiednim rządku 3x3. No i kiedy się ten przycisk naciśnie, a potem z tą zmienną window robimy, wywołujemy funkcję main loop, który uruchamia główną pętlę do funkcji dla przycisku. Może uruchom, pokaż jak w ogóle wygląda program. No i to tak program, tak? I tutaj się klika na przykład kółko, krzyżyk, kółko, krzyżyk, kółko, krzyżyk. A jak wybierasz, czy ma być kółko, czy krzyżyk? Zaraz powiem. Okej. No i jak kliknie kółko, to tak się robi. I kiedy jest taka kombinacja. I kiedy się już taki przycisk naciśnie, to wywołuje się funkcja but 1, która tutaj jest. Ja w funkcji but 1 wywołuje się funkcję przypisywanie, które jest tutaj. I najpierw tutaj musimy zrobić global te wszystkie znaki, kółko, krzyżyk i wybór, żeby można było je mieć dostępne w całym programie. I potem przypisujemy do te parametru właśnie tekst, przypisujemy ten wybór, czyli jakby kółko lub krzyżyk. A potem robimy, że jeżeli wybór równa się znak 1, czyli jeżeli równa się kółko, to zmienia się wybór na znak 2, a jeżeli, czyli elif, wybór równa się znak 2, czyli krzyżyk, to zmieniamy go na kółko, a następnie zmieniamy parametr state żeby na disable, by
już tego przycisku nie dało się kliknąć. Nie zmieniło się na przykład na krzyżyk. Potem robimy kombinację, czyli na przykład kombinację wygranej, czyli na przykład if, czyli jeżeli but 1 i tekst równa się but 4 tekst, czyli te dwa jakby na prost od początku, to tekst, parametr tekst, równa się but 7, parametr tekst, to jeżeli równa się wszystko kółko, to wtedy but 1, parametr BG, który odpowiada za tło przycisku, czyli tak jakby kolor, to wtedy zmienia się na czerwony i te wszystkie przyciski, które są w tej kombinacji. Potem się otwiera ten message box, czyli to okienko. Potem jeszcze trzeba zrobić show info i tytuł wynik. I że ja napisałem, że player kółko win. Że wygrał. Kółko wygrało. Potem wywołujemy funkcję disabled, która odpowiada za wyłączenie wszystkich przycisków, by się już nie dało grać. Dalej te kombinacje tak samo są ułożone. Tutaj sobie zaznaczyłem komentarzem, że już jestem w połowie i muszę zmienić na X. A tutaj jest jeszcze taki coś, że kiedy jest remis, to wtedy, jeśli te wszystkie butony state równa się disable, to message box i show info, że jest tytuł wynik i że jest remis. Czyli jeśli nikt nie wygrał, to pokazujemy remis. Tak, że pokazujemy okienko remis. I właśnie na tej zasadzie mniej więcej działa program. No a nie powiedziałeś jeszcze, jak kliknąć myszką, żeby mieć krzyżyk albo kółko? Nie, właśnie. Od czego to zależy? To zależy od tego, że jeśli... Właśnie tutaj zmienia opowiadałem, że jeżeli wybór, czyli ta funkcja, która na starcie równa się kółko, to kiedy jest kółko, to zmienia się na X, a potem jeżeli, a kiedy się zrobi teraz elif, to nie to, że dwa te się wykonują, tylko jeżeli się wykona if, to nie wykona się elif, a jeśli elif, to nie wykona się if i wybór zmienia się na i, x, a jeśli właśnie elif, wybór równa się z x, to wybór równa się... Czyli no tak, bo to wynika z kolejności graczy, tak? Jeden zaczyna i on na przykład stawia kółko, a to następny postawi x i tak dalej. I właśnie tutaj się wyłącza przycisk. No i mniej więcej na tej zasadzie działa i właśnie tak to wygląda, że jest kółko, krzyżyk. I tutaj jest, kółko wygrało. Jest na przykład też kombinacja remisu, że jest kółko, krzyżyk i jest remis. To jest kombinacja remisu. No i na tej zasadzie działa program. I program jest napisany w czym? W jakim języku? W Pythonie. W edytorze PyCharm. Super, czyli napisałeś grę. No tak. A kto wygrywa, tata czy ty? No, remis. Remis jest. Wszyscy znacie kombinację remisu. Fajnie, super. No ja bym takiego programu nie napisał, powiem ci. Nie znam Pythona właściwie w ogóle, albo na tyle mało, że nawet bym takiego programu nie napisał, ale bardzo mi się podoba. Chętnie. Tak, jeszcze linka. A właśnie, czy moglibyśmy twój program udostępnić? Tak. W internecie? Tak, to być. Super, to byśmy to wrzucili na Facebooka naszego klubowego, żeby kto chce sobie mógł pobrać i zobaczyć, jak wygląda kod i jak on działa. Okej. I nawet można nawet wysłać na mój profil. Będziesz mógł sobie go ściągnąć. To już zatrzymam nagrywanie. Bo ja się sam zalogowałem. Już zatrzymasz nagrywanie?
Bardzo fajne.